Dobra, witam Was 9 stycznia. Zaczynamy tutaj, zrobiliśmy sobie linie pomocnicze, czyli mamy wyprowadzony kąt prosty. Tu zaczniemy od tej płytki i będziemy się rozgałęziać w tą stronę i zrobimy tutaj tą docinkę jedną. Tu już lecimy na podłodze grzebieniem dziesiątką, czyli ta sama zasada, klej takiej konsystencji, ta sama zasada. Po prostu smarujemy i płytkę, i podłoże. I zaraz Wam pokażę w rogu, jak robię docinkę, żeby zlikwidować naprężenia potem na płytkach. No, zasada jest prosta, czyli wycinamy otwornicą kółko i od kółka lecimy dopiero na rogi. Wtedy te naprężenia tych płytek są tak jakby zluzowane, są to gresy, więc twarde płytki trzeba tutaj jak najbardziej zminimalizować to wszystko, czyli wytniemy sobie, jak będziemy mieć docinkę w ten sposób i w ten sposób, to tu zaczynam od otwornicy, robię dziurkę otwornicą, nie musi być jakaś wielka dziura, wystarczy dość mała i do tej potem docinamy płytkę, żeby te naprężenia to zostały zlikwidowane. Dobra, zacznę sobie ten róg, potem Wam pokażę, o co mi chodziło z tą docinką. Oczywiście ja zacznę tylko te trzy płytki plus tą docinkę, resztę będzie robił Sebastian, natomiast ja się wezmę za przeróbkę, ustawienie stelaża plus przeróbkę tej wody, żeby to podłączyć na gotowo już. Na gotowo może nie, ale zostawimy takie miejsce, żeby szło potem ten ustęp jeszcze podłączać, żeby on był po prostu mobilny przez jakiś czas, bo my z niego korzystamy, więc go będziemy potrzebować. Także tak to wygląda na razie. Dobra, przykleję tam te płytki, potem do Was wracam. Ok, tą docinkę mamy zrobioną. Pokażę Wam, o co mi chodziło z tym rozprężeniem tej płytki. Czyli wycinamy sobie otwornicą. Mamy docinkę w ten sposób. Wycinamy sobie otwór. Mamy wtedy pewność, że płytka nie jest naprężona. To jakbyśmy docinali do roga, tu by powstać mogło potem pęknięcie niepotrzebne. A w ten sposób troszeczkę to naprężenie likwidujemy. Wstawiam ją tam i resztę już potem sobie leci Sebastian, ja wchodzę do łazienki. Tak to wygląda ta docinka. Chodziło mi o to w tym rogu, żeby rozprężyć. Widzicie, przyjdzie potem cokolwiek, bo cokolwieki będą normalnie takie do paneli wysokie, pod kolor ścian ładnie dobrane, więc spokojnie nam tutaj wszystko zakryje, nie będzie problemu. No i pilnować to samo co tu, żeby fuga była w miarę równo. I tak zostawiam. Resztę potem sobie poleci sobie Sebastian. Jeżeli chodzi o podłoże, oczywiście wczoraj było zagruntowane, żeby nie było, że robimy bez gruntu. Podłoże musi być zagruntowane, bo nie nadążycie po prostu z tym klejem. Także a grunt nam przygotowaliśmy sobie w zasadzie przedpokój, zostało nam potem jeszcze tu zagruntować te duże pomieszczenie, ale to jest, tak jak mówię, dalszy etap. Dzisiaj skupiamy się na przedpokoju. Ok, ustawiłem stelaż i teraz taka sytuacja. Tą wodę, to co mówiłem, przerzucam na tą stronę i podepniemy to z tej strony. Tu jest w środku pływak z tej strony i było na kostkę jakąś tam do wrzucenia, potem można z tego skorzystać. Oczywiście jest to uniwersalne, można przełożyć to na tą stronę. Pływak z tym zaworkiem pójdzie z powrotem na tą stronę, czyli te podejście sobie zrobimy tutaj na sztywno i będzie sprawa załatwiona. Bo tutaj mi zależy jak najbliżej zrobić tą zabudowę, czyli ona będzie praktycznie na równo, tak jak jest to, czyli do tego przyjdzie tylko płyta gipsowa i przyjdzie na to płytka, czyli te 3 cm jeszcze musimy liczyć, czyli tak jak jest ta kreska tutaj. Ważne, żeby tutaj trzymać pion, wiadomo, to jest ważna sprawa. No i przede wszystkim tutaj też, żeby było do pionu, wtedy mamy pewność, że jak przykręcimy płytę, to wszystko jest jak należy i żeby to trzymało, tak, żeby nie było jakichś tam mikroluzów, bo potem okaże się, że jest problem. Tu na dole, jeszcze potem, jak będę przepraszam, kleił płytki, to z tej strony tutaj tej zabudowy dam dwa takie paski, przykleję
obojętnie z jakiej płytki, z byle jakich odpadów, po to, żeby te ciśnienie, które ma iść tu, bo to będzie parło do ściany, więc zaprzemy sobie tak jakby zapobiegawczo, jeszcze nic mnie to nie kosztuje, a mam pewność, że w przyszłości może być różnie, jakby się poluzowało czy coś, to ta płytka zawsze nam tutaj też dotrzyma tego, że nie będzie się tam po prostu to gdzieś tam wciskało. No i tak to wygląda. No, w tej chwili muszę zrobić tą przeróbkę. Podepniemy potem tą rurę, ścianę, uszczelkę podepnę tutaj na stałe, bo kupuję zawsze takie rury, żeby pasowały mi potem do tej średnicy. Z ubikacji będziemy mogli dalej korzystać, tylko chyba trzeba będzie ją troszeczkę wyżej podnieść, ale nie szkodzi. Wszystko będzie funkcjonować i no i tyle. No. Dobra, biorę się za tą przeróbkę, widzimy się później. Dobra, moi drodzy, mam zrobioną tą przeróbkę. Nic nie nagrywałem, bo naprawdę chciałem się skupić w tej chwili na wyjechaniu sobie z tymi najgorszymi płytkami, bo no z tym dekorem wiecie jak jest. Inwestorzy zawsze kupują na styk, więc nie ma tutaj po prostu jakby możliwości na jakąś pomyłkę, ale to mniejsza o to. Mamy przerobione tą wodę, czyli zrobiłem te zaworki jak najbliżej tutaj po prostu, żeby w tej szufladzie nam się potem zmieściły. Jest zrobiony, on tu na razie zapchany, po prostu śmierdzi. No i mamy tą przeróbkę tutaj, tej wody zrobioną za stelażem. Stelaż zamontowany i to co mówiłem, mamy podłączone to wszystko na sztywno. Nie ma tutaj żadnych wężyków ciśnieniowych, no bo robiąc to na węże ciśnieniowe po prostu to jest samobójstwo. Musi to być zrobione na kontynuację, czyli było robione na PP, więc my też jedziemy na PP. No troszeczkę jest to ze skosa, ale ona będzie zabudowana do końca, więc musicie wybaczyć. Natomiast tutaj widzicie, bałem się najbardziej docinać tą płytkę z tego względu, że no kurczę, na samym kraju dwie dziury wyciąć na dwa gniazdka. No ale udało się na szczęście i tak jak mówię, ta ramka nam zajmie po prostu gdzieś tyle miejsca potem i mamy ją na całej tej płytce, dlatego było to przesunięcie tutaj w tą stronę. Zobaczymy jeszcze jak rozwiążemy tutaj, na razie wsadzę tutaj klipsy, natomiast zobaczymy jak wyjdzie z tą zabudową, bo ja bym chciał tą zabudowę zrobić jak najbliżej tego i może nawet by było ładnie jakby tutaj taki kawałek, taki pasek jeszcze tej jasnej płytki szedł. Więc zamontuję sobie klipsy, mam jeszcze tutaj kleju, więc jeszcze popracuję, już jest naprawdę późno, bo już jest około godziny 19. Powiem wam szczerze, męczyłem się tutaj chyba z godzinę, żeby wykręcić tą zaślepkę z tego podejścia tutaj. Kurczę, no dało mi to popalić i tak, i siak, i na wszelkie sposoby. Natomiast tutaj mamy to zaklejone klejem, wiadomo, że jest grubiej tego kleju, natomiast z czasem on sobie wyschnie, tam nie ma się co martwić, że tam coś będzie potem jakoś luźno wszystko pracować. Jest przyklejone po to, że jak będziemy wykręcać potem następne, żeby nam gdzieś tam czasem, nie daj Boże, nie pękło. I teraz tak, tutaj jeżeli chodzi o przedpokój, wygląda to w ten sposób, dojechaliśmy dotąd płytkami, tam już sięgniemy po prostu stąd, pracując na płytce, a jak nie, to zrobimy to jeszcze na trzeci dzień, nie ma problemu, natomiast tu wygląda to w ten sposób, czyli dojechane jest za komin. Tak jak mówię, ja zrobiłem tylko te cztery płytki, resztę sobie dzisiaj tutaj układał Sebastian na spokojnie i widzicie, że wszystko elegancko, równiutko wyszło, także nie ma problemu, dojechane jest dotąd. No i jutro zrobimy kontynuację do końca i zobaczymy, czy będziemy jechać tutaj jeszcze jeden rząd, czy po prostu stąd będziemy się zawracać już i cofać w głąb pomieszczenia. To się jeszcze tam zdecyduje, ale raczej będziemy zakończać ten przedpokój tutaj. Tak jak mówiłem, bo jeżeli zakończymy przedpokój, damy te panele tutaj, to otworzy nam się front, że możemy zamontować tutaj drzwi. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Czy dużo, czy mało, nie mnie to oceniać. Dla mnie jest wystarczająco. Tym bardziej, że nie powiem wam, że Sebastian robi chyba trzeci raz płytki w życiu, także musi się uczyć na spokojnie, musi mieć na to czas. Nie ma tutaj, tak jak powiedziałem, u mnie żadnej presji, żadnego ciśnienia, bo
bo jak ktoś chce kogoś czegoś nauczyć, to musi mu dać wolną rękę i święty spokój przede wszystkim, żeby on się czuł dobrze, a nie z jakimś batem nad sobą, że musi tam szybko robić. To po prostu nic nie da. Dobra, zrobię sobie zaraz tą docinkę, no i pojadę, myślę, jeszcze mi się uda zrobić te do góry. Tam bym chciał zakończyć tą jedną płytkę już do roga, dojechać, no ale zobaczymy. Mogę sobie chcieć, ale wszystko zależy od jak to pójdzie dalej. Dobra, no potem jeszcze Wam coś nagram na koniec, ile udało się zrobić i będzie wszystko w temacie, także na razie. Jeszcze nie pokazywałem Wam mojej hybrydy. Widzicie, w ten sposób podłączony już jest na stałe, podstawiona skrzynka, no niestety musi to być troszeczkę wyżej, z tego względu, że do góry woda nie poleci. No i tak to wygląda. No musimy z tego kibla jeszcze korzystać przez jakiś czas, więc póki co musi nam służyć. Także tak to wygląda. Czasami widzicie, trzeba sobie radzić w jakikolwiek sposób, byleby było dobrze. Dobra, moi drodzy, tyle udało się dzisiaj zrobić. Czyli podjechałem do góry pod pasek. Zamontowałem dwa paski, bo więcej nie ma. Musimy czekać, aż dowiozą. Chwilę trzeba będzie poczekać. Tu jest ten dekor. Myślę, że robi robotę. Jak się wejdzie, to bardzo ładnie będzie to wyglądać. No i co? W zasadzie tyle. Udało się dzisiaj przykleić. Zawsze coś. Były cztery płytki, tu doszło troszeczkę więcej. Najważniejsze, że te dziury powycinane, te przeróbki porobione. Czyli jutro możemy już jechać sobie spokojnie. Praktycznie bez trzy otwory mam. Aha, tam jeszcze są dwie dziurki do wycięcia, ale to już naprawdę... Przecież jutro będę chciał chyba zrobić ten róg tutaj, zamknąć do góry i pojadę sobie w tą stronę, ale to zobaczymy co będzie jutro. Nawet nie ma co na razie myśleć, jest godzina już 20, powiem Wam, także dzisiaj bogaty dzień, zeszło się troszeczkę, no ale tak jak mówię, najważniejsze, że te przeróbki są już porobione. Czyli tak to wygląda na chwilę obecną, więcej nie będzie, także... Reszta jutro, także miejcie się, to do jutra.